zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, komuniści w Zimbabwe mieli rozwiązanie na to, żeby wszyscy byli bogaci, no to trzeba było drukować pieniądze. W Wenezueli komuniści wymyślili, żeby wszyscy byli bogaci, no to trzeba było drukować pieniądze. No i w Ameryce komuniści wymyślili, żeby wszyscy byli bogaci, żeby drukować pieniądze. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Inflacja. Inflacja galopująca. No może jeszcze nie galopująca, ale Departament Pracy pokazywał, że indeks, cały ten indeks cen podskoczył 5% w ciągu roku, patrząc się na koniec maja. No to jest największy wzrost od 2008 roku. W 2008 roku no to olej kosztował 140 dolarów za baryłkę. No wiadomo, że środowiskowcy, że komuniści, zieloni, oni by chcieli, żeby ropa kosztowała 200 czy 300 dolarów. No to wtedy wszyscy by musieli chodzić albo na piechotę, albo jeździć rowerem. No oni proponują też autobusy i pociągi. W Ameryce nie wiem, jak to można zrobić, ale to proponują. Debile zawsze coś tam proponują, no ale nie ma się co martwić, nie ma się co martwić, wszyscy Amerykanie i wszyscy Polacy, jakoś to będzie. Federalna Rezerwa to mówią, że inflacja jest tylko przejściowa, no i w zasadzie, że mają jakieś takie narzędzia, żeby to zatrzymać, jeżeli ceny zaczną się kręcić bez jakiejkolwiek kontroli. No, wypada się pomodlić. No, nie wiem, czy w komunizmie amerykańskim 2021 jeszcze modlenie nie jest zabronione, no, ale każdy normalny może się pomodlić, żeby jednak Rezerwa Federalna miała rację. No, czy ma rację? No, raczej racji nie ma. Nikt normalny nie jest zdziwiony, że ceny po prostu lecą do kosmosu. Wzrastają w sklepach spożywczych, wzrastają u dealerów, u sprzedawców samochodów używanych, jak i nowych. Zapotrzebowanie po prostu rośnie w tym czasie, kiedy pandemia po prostu no, została oficjalnie zakończona. No, kiedy Foci zapytali się Fociego, ile forsy dał Chińczykom, żeby rozpracowali genetycznie te wirusy, no to na następny dzień Łachudra po prostu zwolnił już Amerykę z noszenia masek. No, w większości Stanów wszystko dochodzi do normalności, już nie ma ograniczeń. Znienacka z dnia na dzień, no zajęło to parę tygodni, no, ale dobrze się zaczęło. Także zapotrzebowanie jest nieprawdopodobne. No, zaopatrzenie jest troszeczkę gorsze, tak, także zaopatrzenie, no dlaczego jest gorsze? No bo nie ma pracowników, no i nie ma łatwego transportu, także to wszystko kosztuje, no i nie ma się co dziwić, całe te wzrosty, no to są dzięki czemu? No wiesz, każdy normalny wie, dzięki rządowi. Rząd się zawsze zacznie wpierniczać we wszystko, no i rząd zawsze stara się reperować i co rząd robi? No inflację. Inflacja nie jest dobra dla społeczeństwa. Kongres po prostu wziął w jedną wielką szuflę, zaczął rozrzucać te pieniądze podatnika, no ale to było rozdzieranie, rozdawanie pieniędzy po prostu w ramach wyrównywania socjalistycznego. No, zabrać takie janosiki w tym kongresie amerykańskim, ci komuniści, no to są takie janosiki. Oni biorą, zabierają pracującym, dają niepracującym, przy okazji sami mają po 200-300 tysięcy pensji w kongresie. Później jak wyjdą z kongresu, no to mają elegancką robotę prywatnie. Także wiedzą, co robić. Do tego federalne oprocentowanie jest praktycznie zero.
ekonomia wzrasta 10% rocznie, no to co może innego być niż jedna wielka inflacja. No oszczędności, prywatne oszczędności w Ameryce w kwietniu 2014, no to było 14% ludzi miało swoich oszczędności, no to jest dwa razy więcej niż przed pandemią, także zdecydowanie wygląda na to, że ludzie, co zarabiają, to odkładają dużo więcej, nie wydają tego od razu. Pożyczki na domy, no bo w Ameryce są pożyczki na domy, dom kosztuje powiedzmy tam 300-400 tysięcy, w niektórych stanach 100-200, no ale ludzie biorą na 30 lat pożyczkę. No nie muszą mieszkać w tym domu 30 lat, bo mogą go sprzedać za 5 lat, za rok, czy mieszkać całe życie. No ale oprocentowanie jest powiedzmy 2-3%. Także też dużo ludzi przefinansowywało. Jeżeli przefinansowywało, no to mogli oszczędzać więcej, także mogli wydawać więcej. Do tego kongres dał dodatkowo z podatków federalnych $300 na tydzień tym, co pracowali, także powiedzmy $1400 bez pracowania, czyli powiedzmy to jest $9 na godzinę. Także to też była potężna, wielka kasa. Trzeba pamiętać, że pandemia, cała ta panika, w pewnym momencie było 20 milionów bezrobotnych, także tej forsa była rozdawana na lewo i na prawo. No do tego jeszcze dodatkowe są najróżniejsze zasiłki dla ludzi, którzy nie pracują. No i za bardzo ci najmniej zarabiający, no to im się nawet nie opłacało pracować. Także teraz jest za mało, w wielu miejscach brakuje ludzi. No 400 tysięcy restauracji w Ameryce się zamknęło. To jest nieprawdopodobna ilość. No ale nie ma chętnych do pracy. I jest duże zapotrzebowanie na pracowników, a pracowników nie ma, no bo rząd rozdaje pieniądze na lewo i na prawo. No i co to robi? No to robi, że ceny rosną. No tu nie trzeba być geniuszem ekonomicznym, każdy normalny to rozumie. Przez ostatnie 12 miesięcy takie podstawowe rzeczy, nie włączając jedzenia i energii, jest 4%. Samochody, używane samochody podskoczyły 30%. 30% podskoczyły używane samochody. No dlatego, że pandemia spowodowała, że nowych samochodów nie wypuszczają, bo zaczęło brakować układów scalonych do tych pamięci, do tych komputerów i tak dalej, i tak dalej. Także te nowe samochody nie są wypuszczane. Dużo firm zorientowało się, że nie ma co produkować tanich samochodów, tylko droższe. No i to zapotrzebowanie na używane samochody podskoczyło nieprawdopodobnie. Bilety lotnicze podskoczyły 20-24%, biżuteria 15%, rowery podskoczyły 10%, no bo dużo ludzi się przerzuciło na rowery, no i buty 8%, no tak samo dużo ludzi chodzi. No wszystkie te stal, miedź, kantówka, nawet drewno podrożało. Cena drewna w Ameryce podrożała tak bardzo, że mniej więcej średnio nowe domy kosztują około $40,000 więcej, dlatego że tyle kosztuje same drewno do budowania tej ramy. No i to, co rząd federalny narozdawał na lewo i na prawo, zabierając innym na lewo, znaczy zabierając tym z prawa i rozdając tym na lewo, no to inflacja to wszystko zjadła, tak? Także inflacja zjadła
rząd federalny, wszyscy ci debile z ministerstw mówią, że to tylko, przepraszam, że to wygląda tak dużo, no bo w porównaniu z pandemią, kiedy to wszystko było przyciśnięte, no ale ta podstawowa inflacja, ta baza do tego wszystkiego, no to było 9% w maju, a 6% w ciągu pierwszych miesięcy 2021 roku, także że to jest tragiczna dla politycznej klasy, dla tych wszystkich komunistów. No oni naobiecywali, a to wszystko nadchodzi, inflacja nadchodzi. No i 2022 będą wybory, tak? To jest kilkanaście miesięcy, będą nowe wybory międzyprezydenckie. 2024 będą wybory prezydenckie. Także jak się zastanawiacie, dlaczego benzyna kosztuje tyle, dlaczego wszystko kosztuje, a głosowaliście na Bidena, no to idźcie do łazienki, idźcie, spójrzcie się w lustro, no i powiedzcie sobie, byłem debilem, byłam debilką i głosowałam na to, co mam, tak? Czy głosowałem na to, co mam. Cała ta wzrastająca inflacja przez dwa miesiące, ostatnie dwa miesiące, w zasadzie zjadła wszystko to, co wzrosło ludziom w pensjach i w zarobkach. Rząd federalny wierzy, że to wszystko jest tymczasowe. No, jak zwykle bajki opowiadają, że w zasadzie zaopatrzenie wzrośnie, zapotrzebowanie zmaleje, no i będzie lepiej. No ale ten główny przewodniczący Jerome Powell myśli i mówi, że inflacja powinna być jeszcze większa. No bo to tak jakby była cała ta umowa w zeszłym roku, no to oni będą reagować, kiedy inflacja rośnie 2% przez okres. Rynek spekulacyjny, rynek inwestycyjny, no w zasadzie to wygląda na to, że to wszystko się zgadza, przepraszam. Bo te wszystkie bonce wypuszczane przez miasta i tak dalej, no to tam nie ma też paniki, nie ma jakichś takich dużych inwestycji. No ale to, co jest przed nami, no to jest ciekawe, jak będzie reagowała właśnie rynek w przyszłości. Pieniądze są po prostu drukowane, jest więcej pieniędzy, 31% pieniędzy jest więcej na rynku niż w 2019 roku. No to już rozpiernicza cały rynek. Demokraci, rząd federalny wydaje więcej, 50% wydaje tych podatków, tak, to też ma duży wpływ. Teraz komuniści, demokraci chcą znowu rozdać i wydać 4 tryliony dolarów, z czego bardzo dużo pieniędzy, no to idzie na programy społeczne, na programy socjalne, a nie na coś konkretnego. Także, że rozdawnictwo jest no kiełbasa po prostu zamienia się, kiełbasa wyborcza zamienia się w kawior. No tyle tylko, że ci, co pracują, no to im w końcu niedługo zabraknie na suchy chleb. No to jest makabra. Drukują pieniądze. Rząd federalny w zasadzie drukuje pieniądze dla skarbu państwa. Z tą pandemią wypuszczają te wszystkie bonds, no ale to jest oprocentowane, no i to często i Chińczycy kupują, no ale to zmienia inwestycje, ludzie te pieniądze normalnie, co powinny jakoś przechodzić do najbardziej w miejsce, gdzie można najwięcej zarobić, no to teraz wychodzi na to, że ten spłacanie długu państwowego jest dosyć opłacalne. Dużo tych akcji, to też to wszystko szaleje. Miliardy są zbierane przez dziwne kompanie.
Niektóre kompanie, które nawet żadnego nie mają dochodu, są w stanie zebrać miliardy. No, przy tym, co ceny rosną, no to jak ceny rosną, no to pracownicy będą żądać większych pensji. No i jak będą żądać większych pensji, no to będzie znowu ta cena wojna cen i to znowu będzie jakaś spirala cenowa. No, Ameryka przeszła przez to już. Ludzie nie pamiętają, no ale niektórzy pamiętają, niektórzy czytają i się uczą. No nie politycy i nie komuniści. Komuniści zawsze wierzą w te drukowanie pieniędzy, rozdawanie. Zimbabwe upadło, miało tam chyba z 15 zer. Wenezuela też upada przez te drukowanie pieniędzy. No Ameryka chyba raczej nie upadnie. No, rząd federalny politycznie jest w zasadzie komunistyczny, także będzie sam siebie finansował. No i ten cały ten dług będzie ciągle wzrastał. No i w zasadzie nie przyhamuje. Nikt nie przyhamuje dosyć długo. No i się może okazać, że jak zacznie hamować, no to będzie troszeczkę za późno. No, rząd federalny mówi, że tego nie będzie, wszystkim wyjaśnia na lewo i na prawo. No, ci na prawo nie wierzą, ci na lewo jak zwykle wierzą i chcą więcej drukowania pieniędzy. No ale to jest najważniejsze, co oni zrobią. Washington, no prawda jest taka, że Washington to robi największą operację, czy największą rewolucję finansową i społeczną od setek lat w Ameryce. To jest po prostu straszne, radykalne zmiany przez tego Bidena, szczególnie w czasach pokojowych. No nawet jeżeli cała ta inflacja jest przejściowa, no to Amerykanie płacą za to straszliwą cenę w podatkach, no i ogólnie w całej tym życiu społecznym. Biden rozwala, Biden i komuniści rozwalają Amerykę, no ale wojny nie będzie. Jak mówiłem, 2022-2024 trzeba głosować na normalnych. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Ogólnie mam monetyzację. Ale ostatnie dwa filmiki, w zasadzie monetyzacja na te dwa filmiki zostały zabrane. No zobaczymy, czy dzisiejszy filmik jest zmonetyzowany. Przypuszczalnie nie. No nie wiem, co wpisywać w opis, no bo z opisu oni wychwytują, jak się napisze komunizm jest do dupy, czy tego rodzaju rzeczy, to komuniści z tej platformy, na której to oglądacie, automatycznie likwidują monetyzację. Nie wiem, czy oni słuchają po polsku i tłumaczą całego tekstu, no ale jeżeli dzisiaj nie będziecie widzieli reklam, to znaczy, że trzeci film rządu z rzędu jest bez reklam i nie jest opłacany. Także przez 9 miesięcy w ogóle nie miałem szansy, no a teraz wygląda na to, że film za filmikiem po prostu jest za bardzo kontrowersyjny, a tutejsza platforma mówi, że kontrowersyjnych filmów nie chcą reklamodawcy. No to nie jest prawda, to jest po prostu takie miękkie wyniszczanie kanałów. Zdrowia dla normalnych!